Najlepsza jest zawsze niespodzianka. Nie ktoś, kogo szukamy, ale ktoś, kto nas znajduje. Słuchamy pierwszych wykonań odwróceni tyłem do występujących osób. Staramy się być głodni głosu, które do nas mają dotrzeć. Potem wybieramy te osoby. Jeśli okaże się, że kilku trenerów wybierze jedną osobę, to wtedy wybór należy do uczestnika. Będziemy się chyba ze sobą sprzeczać o niektóre głosy. Mam taką nadzieję przynajmniej. Jest bardzo wielu ludzi, którzy świetnie śpiewają, szczególnie artystów starszego pokolenia. Myśląc o tych ludziach, trzeba po prostu śpiewać współczesne piosenki. Normalne, fajne piosenki dla ludzi. Głos to jest tylko początek. Potem trzeba z nim próbować coś zrobić. Zaśpiewać piosenkę w taki sposób, żeby ludzie uwierzyli, że śpiewasz właśnie dokładnie o tym, o czym śpiewasz. Takiego kogoś będziemy szukali, niezależnie od tego, czy to będzie facet, czy dziewczyna. Kogoś, komu będziemy chcieli wierzyć. Kiedy dostałem te roboty, wszedłem szybko do YouTube'a i posłuchałem trochę Behemota. Nie wiem. Być może właśnie Nergal będzie największym zaskoczeniem dla nas wszystkich. Chciałbym, żeby wygrał najlepszy. Czy to będzie zawodnik z mojej drużyny, tego nie wiem. Będę oczywiście starał się, żeby tak było. Chciałbym wygrać, pewnie, że tak. Od 3 września w Dwójce.